Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabellus, a to jest Planet Zoo. Proszę Państwa, są osoby, które uwielbiają wręcz tę grę. Jest Państwa niestety niewielka liczba, natomiast zwierzątka kocham również ja. I co jakiś czas do Planet Zoo oczywiście wracam. Kiedy mogę, nie? Kiedy mam na to chwilę czasu, no i kiedy mam ochotę też troszeczkę się tutaj pobawić, ale wpadłem na pomysł takiej, można powiedzieć, miniserii z Planet Zoo, gdzie stworzymy sobie nowy ogród zoologiczny, typowo pod wyzwania społeczności. I będziemy starali się w tym ogrodzie zoologicznym ogarniać kwestie właśnie tutaj wypełniania tych zadań, tak? I mamy, jak widać, jeszcze 4 dni między lądem a wodą. Mamy cel społecznościowy w trybie franczyzy i polega on na tym, iż mamy wypuścić na wolność 4-gwiazdkowe zwierzęta wodno-lądowe. No dobrze, niech i tak będzie. Wejdźmy sobie, tutaj dostanę punkty, listki, kredyty, czy jakkolwiek inaczej to jeszcze nazywać, niech mnie tylko połączy. Okej. Okay. Stwórzmy nowy ogród zoologiczny. Myślę, że w klimacie umiarkowanym to będzie dobry pomysł. Europa i niech to... No dobrze, teren, typ terenu, a może zróżnicowany. Tym razem. Czemu taki płaski miałby być? I niech to będzie... No, jak to nazwać? Wyzwania. Albo inaczej. Ogród wyzwań. Niech tak będzie. I tutaj będziemy, proszę Państwa, ogarniać kwestie właśnie tych celów społecznościowych. No i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Zwierzęta wodno-lądowe, no to między innymi hipcie, prawda? Więc można byłoby zacząć od hipopotamów. Zobaczymy, co jest na markecie przede wszystkim, tak? Ale musimy przede wszystkim zadbać o podstawy. Bo będziemy potrzebowali oczywiście tutaj budynków, tych takich pracowniczych i tak dalej, i tak dalej. No, widzę, że ten teren taki rzeczywiście jest zróżnicowany, ale to fajnie, to dobrze. Będziemy mogli się tutaj wykazać. Jaka to ścieżka jest? Jakiś asfalt. Dobra, pierwsza zasadnicza kwestia, proszę Państwa, no to oczywiście ja muszę sobie to troszeczkę zniwelować, tę długą trawę, bo ja nie lubię, jak mi trawiszcze przechodzi przez teksturę ścieżki. I to będzie w pierwszej kolejności. Ja to sobie później sam poogarniam, jakoś tak porobię, żeby było w miarę dobrze. Ale ta pierwsza zasadnicza rzecz musi zostać wykonana. Dobra, to bym miał. Teraz tak, spłaszczmy troszeczkę ten teren. Może nie za dużo. Ale pod budynki pracownicze, pod budynki gospodarcze, czy jakkolwiek inaczej jeszcze to nazywać, to myślę, że coś takiego można by zrobić, tak? To takie ala wejście będzie. Wygładzanie to mi jest potrzebne. O. Tu zrobimy w ten oto sposób. Później to się jakoś tam jeszcze upiększy. I... zmniejszę pędzel, powiedzmy, do 2, wezmę piasek i, proszę Państwa, to, co zawsze robię, to prąd. Muszę zaznaczyć, gdzie jest linia, gdzie jest granica tego prądu całego, bo wiadomo, że w początkowych fazach to im więcej oszczędzimy, tym lepiej. No bo to wiadomo, musimy zarobić, tak? Musimy zarobić. No dobra. To byśmy mieli. O, i mając tu wytyczone, gdzie jest ta granica, to ja mogę sobie to jakoś tam poogarniać w miarę
sensownie. Dobrze. Na początek, ach, widzę, że ja tutaj jeszcze będę potrzebował troszeczkę wydać pieniędzy. Zwiększę pędzel, bo nie podoba mi się akurat tutaj to, jak jest zrobione tak strasznie. Tu już będę pamiętał, że dokąd mi prąd sięga, ale tu chciałbym, żeby jednak było tak lepiej, gładziej. Dobra, to byśmy mieli ogarnięte. Co na początek, proszę Państwa? No to dla tych osób początkujących, bo są też starzy wyjadacze, że tak powiem. Nie wiekiem, tylko właśnie stażem. Którzy wiedzą, od czego zacząć, jak to dalej ogarniać. Przecież ja tę trawę niwelowałem. O co tu, kuźwa? Co ty? Terraforming mi to pozmieniał? No nie godoj. Także wiedzą, od czego zacząć, jak tutaj zarobić pieniądze. Natomiast są osoby początkujące, które nie wiedzą. No i problem polega na tym, że też nie oglądają materiałów, które już były. Więc ja z uporem maniaka w każdym takim pierwszym odcinku tłumaczę. Mamy, proszę Państwa, dwie waluty. Dolary oraz kredyty. Dolary. Jest to waluta, gdzie w trybie franczyzowym każdy ogród zoologiczny dostaje na początek 40 tysięcy dolarów. I każdy ogród zoologiczny ma swoje konto dolarowe. Natomiast kredyty są wspólne dla wszystkich naszych ogrodów zoologicznych w trybie franczyzy. W związku z tym te 188 189 kredytów będę miał zarówno tu, jak i w każdym innym moim ogrodzie zoologicznym. Jest to wspólna pula, którą wykorzystujemy do zakupu zwierząt na markecie, ale również otrzymujemy za ich sprzedaż na markecie. Bądź też wypuszczenie na wolność i tak dalej, i tak dalej. Więc o tym należy pamiętać, tak, że coś takiego tutaj mamy. Dobra, ścieżka, taki asfalcik, to jest ścieżka na 7 metrów. Niepotrzebnie to zrobiłem. Ctrl Z. Czemu ty mi tak robisz? O, 7 metrów. Myślę, że 7 metrów to nie jest zbyt wiele. Jeżeli bym w takim wypadku jednak to usunął i chciał wyrównać do siatki, to najwyraźniej nie mogę. A szkoda, to by się przydało. Tutaj bym miał dosyć ładnie ogarnięty temat. No dobrze, no nie to nie, no już łaski bez. Masz te 7 metrów i trudno. A to nawet nie było 7 metrów. O ty synu, no to będą moi tutaj goście trochę poszkodowani. Ale jeżeli, no to dobrze, to jeżeli bym wziął 4 metry i zacząłbym trochę inaczej niż zazwyczaj, czyli tutaj dałbym ścieżkę. I w takim razie tutaj dałbym ścieżkę. I czy to jest w miarę równo? No dosłownie w miarę równo. To jeśli tak, to ogarnijmy jedną tu i powiedzmy w ten sposób. Coś mi to kuźwa chyba krzywo schodzi. Panie. Jak ja to zrobiłem? Nienawidzę tych początkowych ścieżek ogarniać. Naprawdę, powiem wam. No dobra, ale jeśli teraz dam 8... nie, to chciałem, przepraszam. Długość nie. Długość na 1, ale tutaj, jeżeli dam 8... No, to takie właśnie takie babole się tworzą, no i to mi już nie pasuje. No i czemu nie chcesz? No i widzicie. I taka to jest właśnie współpraca tutaj. I to dalej nie jest równo.
Ej, zieś ty, panie mój. Będę teraz do usranej śmierci się z tym bujał. Dlaczego mi na tym zależy, słuchajcie? Zależy mi na tym, żeby nie stworzyło mi się wąskie gardło. Dobra, odliczmy. Raz, dwa. I spróbujmy to samo zrobić gdzieś mniej więcej tutaj. Raz. No nie, no to tak nie będzie to. Aj. Ale ty mi dzisiaj dokuczasz. Dobra. Nie chcesz po dobroci. Ja się będę pierdzielił, kuźwaś, tymi ścieżkami przez cały odcinek. Myślisz, że co ty mi tu będziesz rządził? Zróbmy to mniej więcej tak. Stryk. Dobra. Nie chciał po dobroci. To go zmusimy. Tu zrobimy to, skoro ty idziesz w ten oto sposób, to w takim razie, i to jest na 4, na 8, to tu zrobimy sobie... To tu zrobimy sobie na 4. Albo nawet bym powiedział, że tak bym zrobił. O tak. I teraz się podłącz, synu. A to krzywa ta ścieżka wychodzi. Pyk. O! Nie tak. Puść to. Chłopuzie. Jak możesz mi to robić? A ja tak zakwalałem cię. Co to jest? Co to jest, proszę państwa? O, dobra, może być i tak. Uff, już dobrze, kurczę. Pierdylion tych prób. No ale dobra, udało się. Jezus Maria. No dobrze. Wybaczcie. Nie moja wina. Nie chciał współpracować. Architektura nie, udogodnienia. Ja bym chciał teraz tak, obiekty dla personelu. No będzie nam to bardzo potrzebne. Wyłączmy sobie projekty. I teraz tak, to jest drogi budynek. My weźmy sobie mniejszy na początek. I ulokujmy go gdzieś. Gdzieś może tutaj. Dalej, weźmy centrum badawcze. Dalej, centrum handlu zwierzętami. Na razie takie małe budyneczki niech będą. I teraz dalej. Tutaj będziemy potrzebowali... Ile nam zostało? 36 tysięcy. Kwarantanna. Za 9 koła, to za 4 koła. Z-ką obracamy. Jakby co? Literką Z, jak Zenon. Tutaj możemy to zrobić w ten oto sposób, w takim wypadku. Klinika weterynaryjna. No, możemy zrobić tak fikuśniej, będzie wystawało. Albo nawet i nie. Bo jeszcze mamy tutaj warsztat. Dobrze. I pomieszczenie socjalne, ale pomieszczenie socjalne zrobię duże. Po co? No po to, żeby mi ludziki tutaj mogły odpoczywać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mamy komplet budynków i zostało nam 21 tysięcy, co nie jest wielką kwotą. Natomiast od czegoś musimy tutaj zacząć. W związku z tym ten komplet się przydaje. Co do czego? No, jeżeli chodzi o technika, no to wiadomo, on naprawia różne
tam rzeczy typu płoty, nie płoty, inne pierdolety. Jeżeli chodzi o ten budynek, czyli centrum handlowe, to pozwala nam na handel zwierzętami na rynku. Bez niego nie wejdziemy tutaj nawet. Jeśli chodzi o budynek dozorcy, no to jest budynek, gdzie osoba zajmująca się zwierzętami przychodzi. Znaczy, to odpoczywa i stąd bierze pokarm, o tego typu rzeczy. Centrum badawcze, tutaj opracowujemy różnego typu rzeczy, jak choroby, a nie, choroby nie, choroby, przepraszam, to weterynarz, ale jakieś tutaj motywy, zaraz wam pokażę, badania techniczne, o, tego typu rzeczy, motywy, jeżeli czegoś nie mamy, a czy ja czegoś nie mam? Nie, ja mam wszystko. To właśnie w centrum badawczym to opracowujemy. Natomiast jeżeli chodzi o badania weterynaryjne, to tak jak wspomniałem, to weterynarz robi. No i jeżeli coś sobie opracujemy w stosunku do gatunku zwierzęcia, bądź też jakiś motyw, to już opracowujemy w jakimś zoo. Raz i już mamy w każdym zoo. Kwarantanna, jeżeli jakieś zwierzę jest chore, to tutaj jest przynoszone, tak żeby nie pozarażać innych zwierząt. No i pomieszczenie socjalne to jest pomieszczenie, w którym nasi pracownicy odpoczywają. Należy się jak psu buda. Dobrze. I teraz tak, ze względu na brak pieniędzy, no wypadałoby zacząć od czegoś prostego, tak? Od czegoś, co pozwoliłoby nam zarobić. I teraz rzecz jest tego typu, czy ja mam coś tutaj... Jelenie mam te... Resetuję. Mam liski, jakieś nie liski. To jest wszystko mój magazyn, tak? Ja tutaj to wszystko przetrzymuję. Natomiast coś prostego można, proszę Państwa, zacząć od ekspozycji. Mamy wiwarium za 3000, ewentualnie ekspozycja do zwiedzania, taka duża. No i to jest za 9000. Na start coś takiego... Czy ja wiem, można by zaryzykować, ale ja jednak postawiłbym tutaj na wiwarium. No i teraz to wiwarium ulokowałbym gdzieś, powiedzmy, tutaj. Będzie jedno i załóżmy... Spokojnie. Na razie jedno. Teraz tak, trasy. Jeżeli chodzi o trasy, musimy pamiętać, że budynki typu budynków socjalnych lub też agregat prądotwórczy są to budynki, które generują zły wpływ. Mają zły wpływ na naszych gości. Więc musimy po prostu starać się, aby takie budynki, ich zasięg nie zachodził na ścieżkę. Jeżeli przykładowo, tutaj mamy koniec ścieżki, tu mamy budynek i sobie tak zbliżymy, klikniemy sobie mapy cieplne, ale przejedziemy na zły wpływ na gości, to widzimy, że tutaj, proszę się przyjrzeć, tu jest krawędź ścieżki, widzimy, że te budynki zachodzą mi na ścieżkę. Czyli jeżeli gość wejdzie tutaj w obszar ten czerwony, którego później no, nie będzie widać oczywiście, no to on jakby będzie niezadowolony z faktu, że w pobliżu jest właśnie tutaj taki oto budynek. No więc co? No więc wypadałoby to jakoś tutaj, no nie wiem, no, przesunąć gdzieś. Tylko gdzie? No tak, żeby nie było kontaktu, nie? I ja sobie to teraz przesunę. O. I jeśli w tym momencie wybiorę dokładnie to samo, no to już widzimy, że tu jest koniec ścieżki, a tu jest koniec tego obszaru, tak? Można jeszcze dla zaoszczędzenia miejsca przesunąć troszeczkę bardziej, ale już sam się nie będę aż tak bardzo przejmował takimi rzeczami. Dobra, wracając do wiwarium.
Mamy wiwarium, mamy trasy. Szerokość ścieżki dla wiwarium to 4, więc połączmy sobie tutaj oczywiście. Tu możemy to zrobić jeszcze bardziej. Jakoś tam powiedzmy fikuśnie, gdzieś to jakby o, tak zrobić, o, coś w tym stylu. Tutaj można o, nawet wyrównać do siatki i tak to zrobić, żeby tutaj byli nasi goście zadowoleni. Tylko za moment to zrobię. Jedna tylko rzecz. Zrobiłbym to może tak. Czy mi się to uda? Pyk, usuń zaznaczenie i sru. No i dobra. I można i w ten sposób, nie? Natomiast tutaj można podłączyć. O tak. Coś w tym stylu. I co tutaj można by dać? Można by dać achatinę, czyli ślimaka na początek. Kiedyś to było naprawdę bardzo fajne, żeby zacząć od achatiny, bo one się dosyć szybko rozmnażają tak naprawdę. W związku z powyższym można tutaj to ogarnąć. I teraz proszę Państwa, achatina. Mamy achatinę samczyka złotego, bardzo fajnie, za $521. Trzeba zwracać uwagę oczywiście na wiek. I tu mamy jakąś taką samiczkę, czas życia bardzo krótki. To bardzo dobry samiec jest, powiem szczerze. Poszukajmy samicy jakieś. No płodność, ta znowu z płodnością ma problem. Ajajaj. No dobra, to ten czas życia tutaj 58%, ale płodność 67%, no ma szansę, żeby się jakoś tam porozmnażać. No i dobra, i skoro to mamy, to ja to teraz wyślę do zoo, ale nic nam tutaj nie da to, że my tę achatinkę daliśmy, dlatego że my musimy jeszcze po pierwsze zatrudnić pracowników, którzy będą opiekowali się tymi zwierzątkami. Żeby to zrobić, to wypadałoby trasę jakąś tutaj ogarnąć, nie? I teraz ja sobie wezmę ścieżkę dla personelu. Nie. O. Może być i taka. Czemu nie? A jeszcze tak. No właśnie, no tutaj nam, kurczę, to trochę bruździ, ale ja później tę ścieżkę poprawię, gdy ten teren ulegnie zmianie. Na razie podłączmy wszystko. A jak ja tę kwarantannę postawiłem? Czekajcie chwilę. Wybierz grupę. Edytuj. Podnieś. I może wejściem jednak w ten sposób. O. się narobiło. I możemy zamknąć. No dobra. Wracając do tras. Zarówno goście, jak i pracownicy lubią ładne otoczenie w swoim miejscu pracy. Warto zadbać, żeby tutaj było trochę zieleni, żeby ładnie to jakoś tam było poogarniane i tak dalej, i tak dalej. Trzeba również umożliwić tym naszym pracownikom dotarcie do różnych właśnie tutaj rzeczy. No dobrze. Gatunek nazywa się achatina zwyczajna, więc ja tu oczywiście... O, co żeś napisał? Achatina zwyczajna... Jeszcze się upewnię, czy rzeczywiście tak też jest. Nie to chciałem, tutaj chciałem. Tak, dobra. Achatina zwyczajna. Dobrze, musimy teraz, zostało nam 17 tysięcy. Musimy, proszę Państwa, zatrudnić pracowników. I ja mam taki sposób, że na początek zatrudniam dwóch. Po dwóch. O. Techników dwóch. Strażników dwóch.
i weterynarzy dwóch. Dlaczego tak? Dlatego, że jeśli... Puśćmy na chwilę czas. O, niech oni sobie tak ogarną. Jeżeli chodzi o weterynarzy i techników, jeśli będziemy mieli coś do opracowania, to jeden będzie opracowywał, a drugi będzie zajmował się zwierzętami, tak? W przypadku weterynarzy. W przypadku techników jeden będzie opracowywał, a drugi będzie chodził i naprawiał to, co powinien naprawiać. I teraz, jeżeli tutaj sobie wejdziemy, to musimy jeszcze jedną rzecz ogarnąć, Zoopedia, bardzo przydatne, ponieważ tutaj mamy pewne informacje. Dla przykładu, jeśli chodzi o zakres temperatur, no musimy tej achatince tutaj stworzyć klimat odpowiedni i achatina, czyli ślimaczek, żyje w zakresie temperatur od 23 do 36 stopni Celsjusza, więc ja bym tutaj ustawił, załóżmy, ze 26 stopni i wilgotność między 40 a 60%, więc te 52% może zostać, natomiast temperatura się nie zgadzała. Dalej, układ. Dosyć istotna kwestia, ponieważ to jest wszystko z opracowania achatiny. Wy tego nie będziecie mieli, jeżeli nie opracujecie. Więc trzeba będzie opracować ślimaka, nie? Ale to wszystko pomaga w zadowoleniu, jeżeli chodzi o naszego ślimaka. Konserwacja, musimy, właśnie, jeszcze strefy robocze, proszę Państwa. Strefy robocze. Ja zazwyczaj taką strefę, która tutaj jest na samym początku, nazywam strefą wejścia. Przesunąłem, jak widzieliście, zaznaczyłem wszystkie obiekty. Tutaj sobie to nazwę strefa wejścia. I to mi pomaga jakby zlokalizować, prawda, gdzie co mam. Także tak, do strefy musimy przypisać również pracowników. Koniecznie, bo oni muszą wiedzieć, w jakiej strefie przede wszystkim pracują, ale również budynki pracownicze, które znajdują się w danej strefie roboczej, będą przez tych pracowników wykorzystywane. Dosyć istotna kwestia. Stroje personelu. Tym się nie bawię, bo to akurat nie ma większego dla mnie znaczenia. No i co? I to jeszcze nie koniec, dlatego że potrzebujemy naszym gościom zapewnić informacje o zwierzęciu. W związku z tym... Czekajcie, gdzie to było? Tutaj. W związku z tym tutaj mamy takie cokoliki, tablice z informacjami i my możemy sobie... No dopnij się, tak. Możemy sobie to tutaj poustawiać, tak? Gość podchodzi i on wie, że tu jest ślimak, może poczytać informacje o tym ślimaku właśnie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast niemniej istotną kwestią, proszę Państwa, jest kwestia... Czekajcie. Cholera, gdzie to było? To nie tu. Jest kwestia zarobków i my potrzebujemy takich skarbonek na darowizny, ja to się śmieję, że na donaty, które ustawiamy i naprawdę nie oszczędzamy na tym, bo naćkać tych skarbonek oczywiście też nie do przesady, ale tak, żeby klienci, goście, przepraszam, mogli wrzucić swoje pieniądze. Co jeszcze tutaj z tymi cokolikami z informacjami? Bo to, że postawimy, to nie koniec. Musimy w to kliknąć i musimy wybrać zwierzę, które się tutaj w tej ekspozycji znajduje, czy na jakimś wybiegu, prawda? Więc tu będziemy to robić w taki oto sposób. Ciach. I tutaj również ciach. No dobra, no i wyszedł taki mini poradnik znowu, kuźwa. Dobra, proszę Państwa, no pierwsze koty za płoty, puśćmy czas. Jeśli nie chcemy nocy, z różnych względów, bo jest za ciemno, to tutaj w przeglądzie zoo możemy sobie wybrać
od której do której godziny zoo ma być otwarte, tak? Jakże, a, nie obejmuje wybiegu. No tak, bo wybiegu nie ma jeszcze. Od której do której godziny ma być zoo otwarte. I to jakby wpływa na to, że tam jak się ściemni, to zaraz robi się jasno. O. W ten sposób. Dobrze, oni narzekają, że wybiegu nie ma. No bo nie ma. Żeby był wybieg, to my potrzebujemy jakieś zwierzątko wodno-lądowe, tak? Czy ja tutaj gdzieś mógłbym sobie wyfiltrować? Co by mogło być zwierzątkiem wodno-lądowym? Co to jest w ogóle? A, takie coś. Ciekawe. Czegoś takiego jeszcze nie hodowałem. Aksolotl meksykański. No ciekawe. Ale dobrze, mamy aligatora. No, coś bym takiego ogarnął, słuchajcie. Nie jakiegoś, nie jakieś zwierzę takie naprawdę hajpowe, tylko coś na początek takiego, co wiecie. Zaczynamy powolutku, zaczynamy tak, o. I myślę, że wydra. Wydra wielka. A tu jest jeszcze wydra orientalna. Czy wy możecie, dziewczyny, być z kimś? O. Ale same wydra orientalna nie może być z wydrą wielką. A ta w ogóle nie może być z kimkolwiek. O, ty synu. No dobrze, sprawdźmy. Jeżeli mowa o kwestiach związanych z wybiegiem dla wyderki. 360 metrów kwadratowych powierzchni lądu. 144 metry kwadratowe powierzchni wody. W tym również musimy zawrzeć 72 metry kwadratowe głębokiej wody, gdzie wyderka by mogła sobie nurkować. No i teraz, jeżeli weźmiemy tutaj dane gatunkowe, wielkość grupy z młodych osobników to między 2 a 15 sztuk, z czego samce do 9, samice do 9. Aha. Strategia rozrodcza, monogamia. O, proszę, czyli musimy w parki tutaj zawierać. No dobrze. Są... całe dojrzałe potomstwo jest tolerowane w grupie. Aha, okej. Okay. Stosunek do człowieka ufna jest wyderka, ale nasi odwiedzający nie mogą wejść na teren wybiegu. Co wiemy? Długość życia 17 lat. Wiek dojrzałości płciowej 2,5 roku, więc takich wyderek trzeba szukać na markecie. Wiek zakończenia okresu reprodukcyjnego to śmierć. Długość ciąży inkubacji 2 miesiące i okres międzyurodzeniowy to rok, czyli od momentu porodu do momentu, kiedy możliwe będzie ponowne zajście w ciążę, musi upłynąć 12 miesięcy. No dobrze, no wydra wielka. Ciekawe, co my byśmy mogli z tym fantem zrobić. Resetuj wszystkie filtry i teraz sobie wyfiltrujemy. Wydra wielka. Jest, potwierdź i teraz, o, mamy takie. No kuźwa, one nie są zbyt fajne. Jasny gwint. Ale wszystko jest za kredyty. W niektórych wypadkach, zobaczmy, czy wydra orientalna też będzie. Możemy sobie zmienić w takim razie na wydrę orientalną. Zobaczmy. O, w niektórych wypadkach będziemy mieli za dolary. I musimy zwracać uwagę, bo jeżeli chcemy, a chcemy zarabiać kredyty, to ja sugeruję, żeby tutaj w filtrach zaznaczyć oferty kredytów za ochronę. Wtedy nam się dolarowe nie będą wyświetlały. Ja bardzo chcę zarabiać kredyty. No to wydra wielka. No niestety nie są to zbyt fajne wyderki. Nawet bym powiedział, że no już takie, o Jezu. I to jest Zoo Frontier, czyli to aj, nic mi z tego nie wyjdzie, proszę Państwa. Na pewno nie cztery gwiazdki.
No dobra. Czyli musimy szukać jakiegoś zwierzątka dalej. Coś, co nie będzie takie bardzo hajpowe, a będzie wodnolądowe. I wybiegowe jeszcze dodatkowo. Żółw słoniowy. Sprawdźmy to. No, ten nie. Żółw olbrzymi, ten też nie potrzebuje wody. Żółw diamentowy. Aha. Ten to kurde... Ten to w wiwarium żyje. Czyli w tej ekspozycji, którą żeśmy stawiali. Tak samo żaba rycząca. Łabędź. Proszę bardzo. Łabędź. Sprawdźmy łabędzia. Tylko sprawdźmy jeszcze, bo on tak, 300 metrów kwadratowych, to jest, proszę Państwa, dla jednego osobnika. My sobie możemy zwiększyć liczbę osobników, żeby nam ta liczba tutaj się zaktualizowała. Zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja. 30 lat, 3 lata wiek dojrzałości płciowej. Spróbujmy znaleźć takiego łabędzia. Bo łabędź, myślę, na początku zoo mógłby spokojnie być, tylko... O właśnie, łabędź niemy. O! No! No jak najbardziej tak. Tylko, że... A właśnie, bo to mamy z tego samego ogrodu zoologicznego, więc musimy brać pod uwagę samicę jak najbardziej. Ajajaj. No ja nie wiem, czy tutaj zaraz nie będzie problemu z rozmnażaniem wsobnym, czyli, że po rodzinie, nie? No ale dobra, no, spróbujmy, że tak powiem, one kozie dead. Ile tych osobników ma być, Zoopedia? Od dwóch, no i okej. Czyli też jest monogamia, więc to ma dosyć duże znaczenie jednak. No dobrze, 300 metrów kwadratowych powierzchni lądu, 150 metrów kwadratowych powierzchni wody. No i teraz będzie myk. Z uwagi na fakt, że tutaj będziemy mieli wodę, proszę Państwa, to będziemy potrzebowali jeszcze pompy do uzdatniania wody, ponieważ nasze zwierzęta, jeżeli mają na wybiegu wodę, to one jakby korzystają z tego, że mają i piją ze zbiornika, który znajduje się właśnie na wybiegu. Jeżeli my nie oczyścimy tego, jeżeli nie będzie pompy, która tę wodę będzie filtrowała, jej istnieje ryzyko, że zwierzęta nam zachorują. I to musimy brać pod uwagę. Dlatego pompa musi być. I taką pompę zaraz sprawdzimy. Mamy ją. Tutaj uzdatnianie wody. $2000 to kosztuje. Niestety. To jest, na początku jest to dużo. Naprawdę. Ale to później nam się przyda. Ten niebieski okrąg, który widać, to zasięg działania pompy. I to tutaj w tym wypadku wystarczy, proszę Państwa, żeby chociaż troszeczkę tego zbiornika wodnego wchodziło w ten zasięg, żeby ta pompa brała pod uwagę i w 100% czyściła zbiornik. Więc to pamiętajmy o takich rzeczach. Oczywiście tutaj ja chcę, żeby technik przychodził co 3 miesiące, żeby sprawdzał tę pompę. Ale również musimy pamiętać o tym, że tę pompę trzeba dodać do strefy roboczej. Na wszystko trzeba zwracać uwagę. No i dobra, robimy ten wybieg, zobaczmy. My wiemy o tym, że tam łabątki potrzebują tutaj troszeczkę tej wody do pływania, więc spróbujmy zrobić tak, żeby mogły pływać. Jakoś nie za dużo może. Nie wiem, ile to może być. O, ale coś takiego bym tutaj zrobił, taki basenik. Czemu nie? Jeszcze to wygładzimy. I wpuśćmy tu wodę.
Jakaś spokojna. Ale czym jesteś zasłonięty niby? No ale czym jesteś za... Ja się pytam. To jest chyba trochę za płytko. Dobra, jeszcze troszeczkę zejdźmy. I... A teraz to trochę za głęboko dla odmiany. No, takie bajoro powstanie. Dobrze, i czy ja teraz mogę już tutaj wodę dać? Mogę. No, tylko że to tak wyszło, powiem szczerze, tak trochę nie za bardzo. Czym jesteś zasłonięty? No, nie rozumiem tego. O co ci się rozchodzi? Ja bym chciał, żeby wejście tutaj, to zejście właściwie, było takie łagodne, bo przecież te łabędzie muszą jakoś tam wejść, żeby popływać, prawda? No. No może sobie jako tako dadzą radę, no już nie będę się tutaj bujał z tym. Dobrze, jeszcze jedną rzecz ważną musimy tutaj wyczytać, a mianowicie jaki stopień zabezpieczenia i jaka wysokość ogrodzenia jest nam potrzebna. No i tutaj stopień pierwszy, czyli łabędzie nie naparzają w to ogrodzenie, prawda? Więc można im dać powiedzmy jakąś taką bardziej prostszą konstrukcję i wysokość ogrodzenia to 1,25 m. A czy... O właśnie. Czy odwiedzający mogą wchodzić na teren wybiegu? Mogą. Więc dobrze. Fajnie, że mogą. Ale jest jeszcze druga strona tego medalu, drodzy Państwo. Zwierzęta się stresują. Więc musimy oczywiście brać to pod uwagę. Dobra. To w takim wypadku. Ciśniemy tutaj z trasą. Pamiętajmy o budżecie, nie? Bo tutaj jeszcze sporo rzeczy trzeba będzie wykonać dla tych łabędzi, jeżeli chcemy, żeby czuły się u nas dobrze. No i bariery. Tak, wiemy o tym, że stopień pierwszy możemy zastosować, ale żeby te łabądki czuły się jako tako swobodnie, to ja zastanawiam się, czy lustra weneckie bym mógł zastosować. Albo żywopłot. Już tam, to jest wytrzymałość jeden, jak widać. Przepuszcza wodę, ale to nic. To nic, że przepuszcza wodę. Dobrze, mamy dzień. To w takim wypadku jedziemy z tym koksem. Gdzieś stąd bym zaczął. I można byłoby to pociągnąć... Oho, 20 metrów. Oczywiście to, że mamy 20 metrów, to jeszcze o niczym nie świadczy, bo my możemy tutaj sobie dowolną tak naprawdę zrobić rzecz. Ja bym jednak podzielił to na pół. Może dyszka, albo nawet bym powiedział jeszcze mniej. 8. Może 8. Blokadę kątową jeszcze bym chciał. Ach! I trzeba było na 7. Zróbmy to tak. Zmniejszmy do 7. To wyrównamy. I tu może to lecieć w ten oto sposób. Natomiast dalej bym to mógł zakrzywić, tylko już bez blokady kątowej, powiedzmy gdzieś w ten sposób. Załóżmy. O tak. I tu mógłbym już użyć drewna przykładowo, nie? Dlaczego? No to już jest od strony personelu, więc nie zależy mi na tym, żeby to jakoś tutaj gość miał podgląd na to, tylko żeby to funkcjonowało.
I jeszcze oczywiście ważna kwestia. To tak, zaznaczmy sobie wszystko w ten sposób. I opuśćmy to na metr. Niech będzie 1,26 m krakowskim targiem. Mała brama wybiegu. Czekajcie. Mała brama wybiegu. Gdzieś ją tutaj ulokuję, tak żeby moi pracownicy mogli wchodzić. Tylko, czy to będzie dobre miejsce? Tak mi trochę płot się skrzywia, ale dam tutaj. No i dobrze. Teraz tak. Musimy ten wybieg wyposażyć, tak? Pamiętajmy o budżecie. I w takim wypadku ja sobie to zrobię względem gatunku. Szukam łabędzia, łabędź niemy, proszę uprzejmie. Wyłączę projekty, bo nie są mi na razie do niczego potrzebne. I zróbmy tak, basen dla bobrów. Niekoniecznie może. Basen z paszą. Można. Gdzieś bym to, powiedzmy, nie wiem, mieścił tu. Strasznie duże rzeczy. Tutaj basen. No to basen gdzieś tutaj mogę ulokować. Chodzi o to, żeby gość też widział, prawda, że coś tam się dzieje. Coś takiego. Do tego. Duża miska na karmę. To jak najbardziej tak. O. Dalej, duże koryto na wodę. Nie potrzebujemy niczego na wodę, ani rury wodociągowej, ani takiego koryta, bo jest zbiornik wodny. I nie trzeba tego tutaj dawać. Dalej, no będziemy potrzebowali na pewno jakieś schronienie. Schronienie, no to włączmy projekty. Dowolne. I co ja bym mógł tutaj dać tym dziubasom? Coś małego. Można coś takiego by im tutaj zafundować. Tylko, żeby wiecie, żeby miały też odrobinę intymności. Jak tu się młode pojawią, a nawet jak nie, no to łabątki będą takie trochę zestresowane. Gdzieś bym to tutaj może dał. Tak, żeby schować ten beton. I tak by mogło to być. Dodatkowo średnie, małe, czy łabędź to się wpisuje w to. Łabędź. Gdzieś przy końcu będzie. Jest, dobrze. Czyli małe liście po to, żeby mógł się na tym położyć. To jest jego legowisko. Wracamy w takim razie w ten sposób i wyłączamy projekty. Czyli tak, jedzenie mamy urozmaicenia. O, jeszcze taki kamień ze strumieniem wody można dać. Tutaj można jakąś kulę dyskotekową, jakiś powolny karmnik. To wszystko blisko gościa, co by gość mógł widzieć. Jakieś takie lustereczko. No, gdzieś tu. No i kolejny strumień wody gdzieś tu. Co, nie mogę? Czym jest zasłonięte? No co ty? No dobrze. Ten basen dla bobrów, to ja nie wiem, po co mi to, na co mi to, dla łabędzi. I nie mam gdzie tego dać, tak naprawdę. No i dobra, to byśmy mieli, nazwijmy ten, w ogóle zobaczmy sobie ten teren. Obszar lądowy, dużo wyszło, 792 metry kwadratowe. Obszar wodny, 242 metry kwadratowe. I średnia głębokość wody, 1,15 m, czyli popływać mogą. To jest łabędź niemy. Proszę uprzejmie. Elegancko. I teraz musimy oczywiście wybieg dodać do strefy roboczej, tak samo jak każdy jeden budynek, nawet bankomat. Wszystko musi być w konkretnej strefie roboczej, żeby był porządek. I teraz my chcemy nasze łabędzie odnaleźć. O. To jest jakieś inne zoo. To jest dobry samiec za 5 koła. No to żeś, chłopie, zaszalał.
13-letnia łabędzica za 5 tysięcy to jest zdecydowanie, proszę Państwa, za drogo. Zwracajcie uwagę na to. Dobrze. Ktoś chce zarobić, ale w bardzo brzydki sposób. Dobra. Szukamy naszych łabędzi. Potwierdź. O, i proszę bardzo, ja mam tutaj dwie łabędzice tak naprawdę, z czego jedna była moja. To ja, proszę Państwa, zaznaczę wszystkie trzy łabądki i wyślę do ZO. Proszę bardzo. To jeszcze nie koniec atrakcji, bo my oczywiście musimy pamiętać o tym, że my musimy tutaj również zarabiać, więc szybciutko znajdźmy puszki na donaty. Cholera, gdzie to było? To w budownictwie było, czy gdzie to było? Ja ciągle zapomniałem. No, nieważne. Nieważne, bo jest prostszy sposób, a mianowicie kopiujemy sobie tutaj. Tak jak powiedziałem, sporo tutaj tych puszeczek daje po to, żeby gość mógł wykazać się i sypnąć groszem. I teraz udogodnienia i tablice informacyjne. Tablice informacyjne, proszę Państwa, będą gościom opowiadać o tym, co się znajduje na wybiegu. Będą dostarczać informacji, jest to edukacja dla gościa. Proszę bardzo. I to działa na prąd, więc to musi być w zasięgu sieci elektrycznej. I musimy tutaj również wskazać, jakie zwierzę jest na tym wybiegu, żeby gość wiedział. My za chwilę przejdziemy do naszych łabądków, ponieważ musimy sprawdzić pewne parametry wybiegu i już patrzymy, czy nasz łabądek będzie zadowolony. A mianowicie wchodzimy w teren. Trwałe schronienie. Widzimy, że jest za mało schronień dla zwierząt, czyli to nie jest wystarczające. I trzeba byłoby to zmienić. Natomiast tutaj również akurat w wypadku łabędzi no mamy wspaniałą informację, bo wszystko się pali na zielono. Jeżeli pali się w ten sposób, to znaczy, że dla łabędzia jest to obojętne, czy będzie śnieg, czy go nie będzie. W ten sposób. Możemy i na full śniegu dać i też mu będzie odpowiadało. Natomiast tutaj, jeżeli zejdziemy za te białe pola, no to już nie będzie zadowolony. Na styku mamy długą trawę na tym wybiegu. Także trzeba brać to pod uwagę. Coś musimy zrobić z tym trwałym schronieniem, więc ja bym to zapauzował. To bym usunął. I w takim wypadku wybrałbym może proszę Państwa, coś lepszego. Może takie schronienie. Powinno być dobrze. I zaraz się przekonamy o tym. Oczywiście też to wpuszczam tutaj. Tak jak mogę. W glebę. W ziemię. Cofnijmy zatem. Gdzieś tutaj do płotu. No, powiedzmy, że tam bez przesady, tak bym to zrobił, żeby te liście jednak się tutaj mieściły. I pytanie brzmi, czy to nasze łabędzie zadowoli? Zaraz zobaczymy. Tak, trwałe schronienie na 100%. Także tak to zrobiliśmy. Mamy jeszcze coś takiego jak środowisko i pokrycie. Pokrycie zerowe jest na czerwono, natomiast jak widzimy, lubią łabądki roślinki, więc ja sobie tutaj klikam Europa, Azja, bo to są wytyczne, z jakich kontynentów mają pochodzić te rośliny oraz z jakich biomów, też sobie to kliknę i wyłączam projekty. No i zobaczmy, co byśmy tutaj ciekawego mieli.
Żoza pożyteczna, proszę uprzejmie. Można by gdzieś ją tu ulokować. Musimy pamiętać, proszę Państwa, że drzewa dają spore pokrycie. Te brzuski, one jeszcze są małe. Więc aż takiego pokrycia nie dają. Natomiast są olbrzymie drzewa, które jednak to robią. I musimy pamiętać, że jeżeli chcemy jakoś ładnie ten wybieg zagospodarować, zrobić i tak dalej, to musimy jednak mieć baczenie na to. O, widzicie? Bóg już 45%. Tutaj jeszcze jakąś drakiew można machnąć, załóżmy. Jeżeli chcemy, żeby było, powiedzmy, na wysokości i na powierzchni, jaką chcemy tutaj mieć, czyli jeżeli z shiftem opuścimy do tego poziomu i puścimy shift, to żeby nam nie wracało, to klikamy V. I tak zostanie. Jeżeli chcemy jednak to, powiedzmy, wyzerować, czy jakoś inaczej ulokować, klikamy jeszcze raz V. Proszę. I będzie się dostosowywało do powierzchni. Takie oto chocki klocki. Już ładnie możemy tutaj to ogarnąć. Z-ką obracamy. Możemy też przytrzymać Z-kę i ruchem myszki precyzyjnie je obracać. Dobra. O, coś takiego. No to drakiew mamy. Jeszcze bym tutaj ogarnął ten temat. Jeżeli jest różnica poziomów i tam, załóżmy, było wyżej, tu jest niżej, no to przy blokadzie to nam będzie wisiało w powietrzu. To profilaktycznie kliknąć V, jeszcze raz kliknąć V i już będzie dobrze. Jeszcze można by wpuścić w glebę, załóżmy. O, i takie tu oto coś tym naszym łabątkom zapewnimy. No i co? No i myślę, że na tym na razie mógłbym Srawia, dobrze. Na tym mógłbym, proszę Państwa, poprzestać. Teraz, co teraz by trzeba było jakby poczekać, aż nasze łabątki przeszczęśliwe żywotem w naszym ogrodzie zoologicznym, poza jedzeniem, drodzy Państwo, bo niestety, ale jedzenie, ściślej rzecz ujmując, jakość ostatniego posiłku, no nie była zbyt dobra dla tego łabątka. Jak to zmienić? Kliknąć na ogrodzenie wybiegu i teraz zwierzęta i mamy klasy karmy. Pamiętajmy o cenie za porcję. Na początku ja nie polecam wybierać innej klasy farmy, bo tu, klasy karmy, bo tu będziemy mieli 3. Natomiast ja najwyraźniej łabędzia nie mam opracowanego, co zaraz sobie zerkniemy na niego. O, no i to się bardzo dobrze składa, bo jestem w stanie początkującym osobom pokazać, jak właśnie sprawić, aby ten łabądek jednak był opracowany. Po prostu bierzemy jednego z weterynarzy w tym wypadku, chwytamy i przeciągamy na łabądka i puszczamy klawisz, lewy przycisk myszy, pyk. I on już będzie opracowywał tutaj to zwierzę, poznawał tak naprawdę to zwierzę. I później nam się tutaj 3 klasy tej karmy będą wyświetlały, ale tak jak mówię, nie polecam na początku, bo to może nam zeżreć budżet, a tego nie chcemy. My musimy się jednak rozwijać. Jak na razie, proszę Państwa, mamy spadek, natomiast pozytywnym aspektem jest achatina, dlatego że achatina, ona się będzie rozmnażała. Mam przynajmniej taką gorącą nadzieję. I w momencie, kiedy ona się będzie rozmnażała, to później będziemy mogli nadwyżkę zwierząt właśnie za dolary sprzedawać i w ten sposób jakby podreperować sobie budżet, a co za tym idzie, później móc spożytkować te środki na budowę większej liczby wybiegów, no i oczywiście na większe zarobki. Bo im więcej zwierząt, tym później będziemy mogli zwiększać ceny biletów. Tutaj coś dostaliśmy? Niestety,
jeszcze żadnej nagrody nie otrzymaliśmy. Proszę Państwa, ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego jakże długiego, godzinnego odcinka. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.